네. 네, 알레파짝짝. 왜 빨리 남스케치? Proszę włączyć górala, przecież ja nie będę tutaj za kulisy fandzolił. Raz, dwa, trzy, ładnie! Raz, dwa, słychać mnie, albo nie. O, słychać. Jezu ciszko. Witajcie, kosali. Słuchajcie, ja, Górol spod samiskich Tater, powiem wam całą prawdę o wakacjach nad polskim morzem. Szlak jasny by to trafił, więcej nad morze nie przyjadę. Nie, słuchajcie, słuchajcie, nastawienie miałem dobre. Spakowałem, co trzeba i co nie trzeba też spakowałem. No bo jak bez baby jechać? Słuchajcie. Głodają, ze siedzewa do lasu nie wozi. A ją wozę, bo ją wiem, co w moim drzewie piszczy, gdzie jako dziupla i ze na pstoły nie trafię. A jak wyleci bąk, to też wiem skąd. Słuchajcie, pierwszy rozszlak mnie trafił po drodze nad morze. Sześć bahadeł, cztery objazdy, 16 zwężeń. Dziura na dziurze, jak jaki Jurassic Park. Ja by temu grabarczykowi też zadek przekopał. U se na drzwiach gabinetu powinien napisać: zastałem Polskę murowaną, a zostawię rozjech. Hanum! Słuchajcie, ale nie będę o tym pierunie godzić. W końcu dotarłem nad morze. Słuchajcie, siódma rano, godą Hanuś zacisnąć na plazę. Zalatujemy nad plazę, kuźwa, tam już wszystko zajęte. Zarezerwowane, słuchajcie, łodmo, zapowiedmy, parawan czy parawanie, jakby to jaki deweloper podzielił. Koc na kocu, śpiewory, pontony, balony, koce, paletki, a ja z tym jednym ręcznikiem to jak ciul wyglądałem. No, godą Hanuś, no, znaleźliśmy taki psycułek o śmietnika, godą nie nerwuj się, będzie się więcej zdobywać, nie? Parawanu nie musiałem rozbijać, bo moja Hanuś jak zalegnie, to taki cień robi ze. Ale to dobro kobita, bo od wiatru ochroni, a jak ca, to i dziecioki przestroszy. Słuchajcie, jak już zaległem, tak się wylozowałem nad tym morzem, już tak zasypią. Nagle jak ktoś nie wraśnie, gotowana kukurydza! Słuchajcie, no jak się zerwałem, jak dziada złapałem, czy kiedy mnie sterodni wrzaśni nad uchym, to ci tak tę kukurydzę zasadzę, że ci z nosa popcorn poleci. A on zaczął krzyczeć: popcorn, popcorn! Słuchajcie, no na tej plazy co minutę ktoś mordę zdze i chce coś sprzedać. Ale nie dziwota, bo tam syćkie coś rum. Zresztą moja Hanuś nie lepsza, bo na drugie śniadanie wcisła dwa hot dogi cygowry. A potem się dziwi, że na strój kumpielowy posła całą plandę kaziuka. Słuchajcie, ale nie, słuchajcie, nie syćkie baby jak moja Hanuś. Są te sztuki, chłopy. Zakładacie okulary, co by se łopce baby łocami podotykać? Jo, ty założyłem, o jakie się sztuki piekły. Takie krepelki palce lizać. Kojociul cerstwe piecy z domu przywiozłem. Słuchajcie, a moja baba to się zorientowała, go do Józek. No. A te baby to szpetne. Szpetne, Hanuś, szpetne. A jo? A co ty? A jo jako? A ty, Hanuś, jedz sobie, jedz.
Może ci jest tego fra przynieść. A ona go do niej lepiej byś nie wziął. Jak on tu na plazy zwariowała. Ona no bo tak się zrobiła gorąco. A bądź mnie olejkiem lacy. Jak on, Hanuś, polez, to ci się olej sam wytopi. Słuchajcie, z tego syczkiego stołem, co było drętwienie rozchodzić, tak łazy po tej plazy i naród rozmaity, słuchajcie. A za parawanami to takie wyzwolenie seksualne. No baby to takie odkryte, że ksiądz Natanek to jeszcze takiego piekła nie widział. Słuchajcie, ale chłopy też głupie. Cię co widziałem? Chłopa w stringach. Czy on się nie boi, że się na tym piasku zatrze? Słuchajcie, a taki chodził jak Robocop. Taki, o. Tu miał łańcuch jak łot krowy. A babę, a on nie miał ani jednego włoska. Na moje oko to on był wyszterlizowany. Słuchajcie, a co jeszcze głupiego widziałem, to nie uwierzycie. Narciarzy bez nartów. Słuchajcie, ludzie po plazy z kijkami zapieprzają. No prawdę godą. A to syćko przez te dopalacze. Bo oni się tego nawpieprzają i potem myślą, że są na śniegu. Ale... Możecie. Słuchajcie, ale co najdziwniejszego widział, to nie uwierzycie. Muzyna! I się pierun łopalą. Pieruna to nie ma sensu, no. No to tak jakby Eskimos sobie wiglo chciał pieprznąć ściany na biało. Słuchajcie, no z tego syczkiego wlozłem do moza, bo go dom, a, co zdjęcie na naszą klasę zrobić. I tak stoję, słuchajcie, jo, Górolf pod Samiuszkich Tater stoję w Bałtyku. I nagle jak coś nie pieprznie, nagle jak coś nie walnie, słuchajcie, się taką dupno fala tsunami zrobiła. Godom, Jezus, Icku, zginę, zginę. A to moja durna baba myślała, że jest jak Pamela z Patrolu i nura do moza zasunęła. Słuchajcie, no tak pieprzła, że się zachłysła. I krzyczy Józef, ratuj, ratuj. No to jak w tym patrolu ciągnę ją za nogę, ona kasle, jo, sapie, a ludzie mi krzyczą, chłopie, jąca do wody, bo to wieloryb, ona się dusi. Słuchajcie, no i udusiłaby się mi ta moja baba. Ale na scenie się taki jeden dzieciok skucił na Hanuś, bo myślał, że to dmuchany zamek. I widzicie, co mi powiedziała, jak się odkrztusiła? Jakie pierwsze słowa wypowiedziała? Józek, i oby coś zjadła. I na koniec jeszcze tak mum powiem, że pieruńsko się cieszę, że tu siedzicie. Bo w końcu kuźwa jest miejsce na plaży, hej.